Jak mam poznać, że przeżyłem chrzest w Duchu Świętym? Zacznę od przykładu. Jak mam poznać, że napiłem się wody? Ktoś mi powiedział, że ta ciecz to woda, że jest to nic szkodliwego. Przeciwnie, że mogę, a nawet powinienem ją pić i to całkiem sporo, szczególnie wtedy, gdy odczuwam pragnienie, to znaczy, gdy czuję suchość w ustach lub gdy zaschło mi w gardle. O tym, że napiłem się wody, przekonuje mnie sama woda, która po jej wypiciu jest we mnie, a także moje zmysły, które już nie sygnalizują suchości w ustach. Podobnie jest z Duchem Świętym. On jest kimś, kogo możesz się napić, w kim możesz się zanurzyć, kto może na ciebie zstąpić, kto może cię odnowić, kogo możesz otrzymać, kogo możesz zakosztować niczym życiodajnej wody, kto może cię przyoblec mocą z wysokości, kto może cię napełnić i kto może cię namaścić. Użyłem tych wszystkich określeń, bo one w Nowym Przymierzu lub w Nowym Testamencie łączą się z chrztem, czyli zanurzeniem w Duchu Świętym. Gdy tego chrztu dostąpisz, będziesz wiedzieć, że to się stało. Ale co konkretnie ma się stać? Przedstawię mój przypadek. Gdy miałem 17 lat, stanąłem przed decyzją, czy żyć według zasad podanych przez Pana Jezusa w Piśmie Świętym, czy nie. Byłem gotowy na zmianę i postanowiłem żyć według Jego zasad. Powiedziałem Mu tak. Sprawbym rozumiał to, co w Piśmie Świętym czytam, a ja to, co zrozumiem, zastosuję w życiu. Zaraz na początku trzech Ewangelii jest mowa o chrzcie Jezusa, więc postanowiłem przyjąć chrzest i przyjąłem go w taki sposób, w jaki został on opisany w Nowym Przymierzu. Może tydzień po chrzcie zdałem sobie sprawę, że o ile decyzja o chrzcie była stosunkowo łatwa, to wyzbycie się przyzwyczajeń, które już w tamtym czasie mną władały, jest, upraszczając, niemożliwe. Dlatego powiedziałem Bogu, że jeśli On mnie nie dotknie, nie zmieni, to ja nie dam rady. Któregoś wieczoru, po upływie około 4 tygodni, gdy się modliłem, uświadomiłem sobie, że On jest blisko mnie. Powiedziałem wówczas: Duchu Święty, wejdź do mojego serca i już nigdy stamtąd nie wyjdź. Ponieważ był to wieczór, zmiany zacząłem zauważać następnego dnia. Zauważyłem, że mogę rozmawiać z Bogiem bez lęków, naturalnie, jak z przyjacielem, jak z kimś, o kim wiem, że mnie przyjął i dla kogo stałem się synem, członkiem rodziny. Zauważyłem, że jestem niesamowicie radosny. Czuję się tak, jakbym się zakochał i chcę o tym opowiedzieć wszystkim. Tak zaczęła się moja przygoda z Nim, przygoda, która trwa do dzisiaj. Gdy nadal czytałem Nowe Przymierze, zdałem sobie sprawę, że to, co przeżyłem, odpowiada temu, co przeżyli uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Odpowiada temu, co przeżywali nowo ochrzczeni mieszkańcy Samarii. Odpowiada temu, co przeżył apostoł Paweł. Odpowiada temu, co przeżył setnik Korneliusz i jego bliscy. Odpowiada temu, co przeżyli uczniowie Jana w Efezie. Po prostu zdałem sobie sprawę, że wstąpił we mnie Duch Święty i to dlatego, tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, moja rozmowa z Bogiem jest jak rozmowa z kimś, kto sprawił, że się na nowo urodziłem i kto mnie przyjął do swojej rodziny.
Zauważyłem dalej, że zmieniły się moje zainteresowania. Jakoś tak naturalnie. Bez najmniejszego żalu zmieniłem mój wcześniej wymarzony kierunek studiów. Zaczęło mnie pochłaniać Pismo Święte. Moi bliscy zauważyli we mnie zmianę i zaczęli pytać, co się ze mną stało, a ja zacząłem o tym opowiadać, ale też w ogóle zacząłem im mówić o Jezusie, wyjaśniać znaczenie Pisma Świętego, udzielać rad, które im wydawały się trafne. Słowem, zauważyłem, że mam przynajmniej dar nauczania. Moją historię pociągnę dalej przy innej okazji. Teraz podsumuję ją stwierdzeniem, że nie z każdym z was musi się stać dokładnie tak jak ze mną, ale z każdym z was stanie się podobnie. Przyrównam to do zakochania. Każdy przeżywa je na swój sposób, ale przeżywa na tyle podobnie, że gdy w piosenkach śpiewa się o miłości, zakochani wiedzą, że to o nich. Przed chwilą podałem też fragmenty z Dziejów Apostolskich. Opisują one różne historie różnych ludzi. Sięgnij do tych historii, zapoznaj się z nimi, odnieś te historie do siebie. Być może nie stanie się z tobą to samo, ale stanie się z tobą tak samo. A gdy się stanie, daj znać, że program ten był dla ciebie odkrywczy i poleć go swoim przyjaciołom. Za chwilę wyświetlą się łącza do programów i opracowań powiązanych z tym tematem również tematycznie. Opracowania te nie są tak dobre jak Pismo Święte, ale mogą okazać się pomocne. Jeśli ten program wniósł coś dobrego w twoje życie, daj znać i poleć ten program innym. Do usłyszenia, do zobaczenia. Niech Boże powodzenie spoczywa na tobie.